Thank you.
Mam przyjemność Państwa dzisiaj gościć u nas na Wiszących Ogrodach. Jest to przeklimatyczne miejsce, że tak powiem. Każdy musi zobaczyć z rodziną. Proszę się rozejrzeć. Zapraszamy na przepyszną kawę i ciasto, które jest produkowane w naszej cukierni. Dziewczyny, mamy w podziemiach przepiękną cukiernię. Produkcję tego wszystkiego ciasta, które Państwo od nas mogą skorzystać i zasmakować. Zapraszam serdecznie. Thank you.
Witamy w podziemiach hotelu Pietrak, wspaniałej fabryce nalewek. O tym powiemy później, a teraz skosztujemy smakołyków tejże kuchni. Dzisiaj, korzystając z zaproszenia, szef kuchni zaproponował nam wspaniały domowy rosołek z domowym makaronem oraz, co jemy jeszcze? No ja wybrałam czarninę, moją ulubioną, z chusteczkami. Tak, czarnina z domowymi chusteczkami, więc spróbujemy, jak to wszystko smakuje. Widać, że pełna profeska, naprawdę, zobaczcie kochani. Jest domowy, własnoręczny, robiony tak jak babcia robiła, spróbujmy. Tak, żadna fuszerka. Naprawdę bardzo dobry, smaczny rosołek. Znawcy rosołów na pewno będą zadowoleni. Czernina jest gorąca. Jak powinna być, tak? Lekko taka kwaskowa. Ja tylko dodam, że poza rosołem i czerniną mamy również wiele innych tutaj zestawów obiadowych w asortymencie. Między innymi właśnie poza rosołem możemy spojrzeć cudowny barszcz czerwony, krem z dyni, właśnie żurek podany tak właśnie jak to kunszt podania żurku wymaga, a mianowicie w chlebku z kiełbasą, z jajkiem i jest też zupa z grzybów, z borowików. Warto spróbować, polecamy. Zupki zaliczone, wyśmienite. Jesteśmy już przy drugim daniu. Tym razem tutaj obsługa zaproponowała nam, abyśmy skosztowali polędwiczek wieprzowych z sosem borowikowym, do tego kluseczki gnocchi z masłem i świeżym rozmarynem, kalafior pieczony na maśle z czosnkiem, a Jola ma krewetki królewskie na czarnym makaronie, tagliatelle, pomidory koktajlowe. Wygląda świetnie. Myślę, że podobnie będzie smakowało. Spróbujemy gnocchi. Ja już troszkę skosztowałam z tego sosu słodko-winnego i z tym ciemnym makaronem komponuje się świetnie. Polędwiczki też bardzo pyszne, wyraziste, smaczne, zwłaszcza pasując tym kalafiorem. To mnie trochę zadziwiło, kalafior, ale faktycznie taki grillowany, pieczony kalafior al dente,
całkiem świetnie smakuje. Ładnie, ciepło i kolorowo. Czyli tak jak lubimy. Zatem smacznego i bierzemy się do konsumpcji. Po niezwykłym posiłku, bardzo obfitym, apetycznym, czas po staropolsku na degustację. Użyłem słowa staropolsku, gdyż tutaj fabrykant, który wybudował fabrykę nalewek, pan Kasprowicz, słynął z produkcji wódki staropolskiej, która znana jest do tej pory. W chwili obecnej produkowana jest pod Poznaniem, także spokojnie możemy ją sobie dostać w sklepach, znamy jej smak. A dzisiaj właśnie mamy też degustację w wersji soplica. Jeszcze Wam taką ciekawostkę dopowiem, że specjalnie dla nas dzisiaj otworzono to pomieszczenie i na co dzień z pewnością gości jest wiele, ale dzisiaj mamy taką komfortową sytuację, że możemy sobie tu w spokoju powiedzieć o tych smakach, korzystając z tego. Także zaczniemy od pierwszej jedyneczka. To co mamy? Aha, spróbujemy. Tu masz jedyneczkę, bo od tej strony. Tak. Nie, od soplicy duży. Smacz taki lekko słodkawy, jakby jabłuszko. Na pewno owocowa, słodka. Jest to owoc śliwkowy, to odpowiem. O! Śliwka. Faktycznie, ale to dzięki podpowiedzi tylko czuję, bo owoc, tak bardziej... Owoc śliwkowy, pestkowy, tak powiem, o. A to nie śliwka. A. No tak, tyle to też nie... No nie, nie, faktycznie. Teraz jak już mi tutaj pani to powiedziała, to faktycznie jestem tego świadomy. Czuć tą śliwkę, tą specyfikę właśnie... Mirabelka? Poważnie, mirabelka. Faktycznie. No. I to można w sklepach kupić, taką mirabelkę? Chyba na lotnisku nawet gdzieś widzieliśmy. No, to jest. Dobra, potem dokończymy, teraz spróbujemy to drugie. Uwaga. Dobra, bo takie słodkie. O, to fajnie pachnie. Pachnie mi jak Pepsi. Tak, taki słodycz Pepsi, ale tylko zapach jest Pepsi, ale to na pewno będzie zaraz... No nie, nie, wiadomo, że to jest co innego, żółte, ale właśnie, nie mylę się, pamiętacie film o Peru, jak byłem, pokazywałem Cola Inca, kolor identyczny jak Cola Inca, to było ziołem inkaskie wtedy. Że jakaś podpowiedź? A to nie jest takie słodkie. Na pewno nazy? Limonka, nie, nie, właśnie, a faktycznie. Z nutą? Z nutą. Miodową? Miodową. To by się zgadzało. Takie faktycznie. Cytryny jest, tak? Bardzo ożywcze, orzeźwiające. Fajny ten smaczek. No właśnie. Wybaczcie moje ignoranstwo, skojarzył mi się z Cola Inca. Kolor, ale faktycznie. Ale miód to nie powiedziałem. Tak, delikatny miód, bo to już pewnie w wyniku. Wodą przypukać. Aha. A, właśnie. Thank you.
Thank you.
Podróżniczym pozdrowieniem Rafał Maza. All rights reserved by Travel Bank.